Cześć wam i chwała, żołnierze, z tej strony Mr. Cocosfly, a to jest Battlefield 3 Autostrada do Teheranu, jedna z moich ulubionych mapek w tej starszej produkcji. Oczywiście w trybie podboju, a tutaj się już dołączyłem do gry, która całkiem niedawno się zaczęła z tego co widzę, bo jeszcze dużej ilości zabić nie ma. Zawsze lubię nagrywać na ekranie początkowym, ale tym razem robię wyjątek, ponieważ jest już dosyć późna godzina, trochę za późno też obudziłem się z tym nagraniem. No i dołączyliśmy do gry, która się niedawno zaczęła. Jak widzicie, jesteśmy tutaj ściśnięci do samego respa praktycznie. Nie wiem, czy to się cokolwiek tutaj zmieni, tak na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będzie się udało to w jakiś sposób odwrócić. I teraz co my sobie tutaj weźmiemy? Musi być coś generalnie celnego. I przechodzi mi oczywiście do głowy M16A3, ale tym się nie będziemy zajmowali. O85A2 jest celne, ale nie jest jakoś specjalnie dobre. M416, jedna z moich ulubionych broni. Zobaczymy, co my tutaj będziemy w stanie wykombinować. Perki drużynowe są wzięte, także wracamy do gry. Bo chyba ja sobie będę musiał jednak tutaj czułość zmniejszyć, tak mi się wydaje, bo kurna, po tylu godzinach już spędzonych w F1, a widzicie jaką kurna mam tutaj niską dosyć czułość. No dobra, no zobaczymy, co tutaj uda się zmajstrować, no bo oprócz tego, że może ewentualnie zabijemy tutaj kilka osób, ewentualnie zobaczymy jak to będzie, to raczej chyba z respa się nie będziemy w stanie wydostać. Powinien zainterweniować jakiś administrator, ale na to nic nie wskazuje. To nie za bardzo mi się oczywiście podoba. Dobre serwery to takie, gdzie administracja aktywnie działa na rzecz tego, aby był jakiś balans. No niestety jest po północy, no gracze powinni siedzieć i tutaj siedzą na tym serwerze, ale z drugiej strony ta administracja to Bóg wie, gdzie ona tak naprawdę się w tej chwili znajduje. Może ja powiem... Aha, bratku, myślisz, że mnie wyruchasz, za przeproszeniem, znowu. O, i dobra, tutaj zaraz czołkiem, nie? Kurna. No. Nie wiem tak na dobrą sprawę, czy damy radę gdzieś się tutaj przedostać. Tak szczerze, to trochę w to wątpię. Mamy niby w drużynie gości, którzy zajmują się biciem tego czołgu, ale nie jest to za bardzo efektywne. Aha, nie zabiłem go, okej. Nie jest to za bardzo efektywne, jak sami widzicie. Ja się tak na dobrą sprawę dziwię, dlaczego takie zepchnięcie tutaj nastąpiło. Ostre. No tam sobie snajper inio siedzi. Nie za bardzo jesteśmy tutaj w stanie mu coś zrobić, a nasi wrogowie znajdują się prawdopodobnie za murkiem. Kompletnie nie jesteśmy w stanie ich wykończyć. O, jeszcze ten murek został rozwalony. W tej chwili już czołg nawala. Nie no, rape na rapie. Tutaj się odbywa. Ktoś powinien zainterweniować, ale widzę, że władza w ręce graczy, niech się dzieje wola nieba. Nawet człowiek boi się tutaj wychylić, bo zaraz go wywalą. Oni już sobie tutaj powoli wchodzą. Zawsze jakieś kile da się oczywiście ugrać. Ale nie o to tak za bardzo chodzi, żeby tylko te kile ugrywać, ale również o to, żeby sobie gdzieś polatać, gdzieś pograć. Nie wstawaj! Nie pozwoliłem ci na to, żeby zawsze sobie trochę tutaj ugrać. Ja mam nałożony tłumik, co zmniejsza tutaj niestety deszka obrażenia, ale... Aj, tłumik by się oczywiście przydał wtedy, kiedy bym chciał jakieś tyły robić, ale no i nie mam mowy o tym, żebym zaczął te tyły robić, skoro i po jednej, i po drugiej stronie są goście, którzy tylko czekają na to, abyśmy stąd się ruszyli na milimetr.
Ale nie chcę za bardzo wybiegać do przodu. Dajcie mi trochę życia naładować. Nie no. Kurde, dlaczego jest tak beznadziejna sytuacja? Strasznie słabe. Generalnie autostrada do Teheranu to de facto jedna z moich ulubionych mapek. Ale wiele osób jej po prostu... O, rzeźnik zatrzymany. Wielu osób jej po prostu nie cierpi. I zastanawiam się, z jakiego powodu. Czy dlatego, że jest tutaj lokalizacja nocna, a gracze raczej nie za bardzo mają ochotę na to, żeby sobie nocą pohasać. Czy może dlatego, że na przykład... Czy może dlatego, że na przykład tutaj, na tym moście, bardzo często zdarza się kampa. Goście sobie tam na górę wbijają, co nie powinno oczywiście się zdarzyć. Ajajajaj, dobra, idę sobie amunicję uzupełnić, co nie powinno oczywiście się zdarzyć. No, ale jednak się dzieje, ten bug nie został naprawiony. Zresztą wiele rzeczy nie zostało tutaj naprawionych, ja się chyba tej amunicji nie doczekam, ale tam widzę, że jest paczuszka. I słuchajcie, w moim ostatnim gameplayu z Battlefield 1 myślałem nad tym, czy by nie nagrywać, słuchajcie, gameplayów z komentarzem dogrywanym i jednoznacznej odpowiedzi... się nie doczekałem, tak jakby. Jeden i drugi sposób generalnie wam się podoba. Zresztą mój kanał zawsze był właśnie znany z tego, że są te komentarze na żywo. I... Te komentarze na żywo są dosyć istotne, prawda? Tutaj oddają moje emocje i tym podobne rzeczy. Natomiast, tak jak powiedziałem ostatnio, jeżeli jest taki komentarz na żywo, to... mi strasznie kiepsko wychodzi. Dobra, idziemy tam. Mi strasznie kiepsko wychodzi skupianie się na jakimś temacie. I czasami po prostu robię takie zwiechy, kiedy mógłbym coś ewentualnie powiedzieć sensownego. Jezus Maria, co oni w ogóle nie strzelają, czy co? Wiecie, czasami przerywa się, powiedzmy, myśl, tak? Nie gada się niczego istotnego. Ale gameplay na żywo mają również taką zaletę, że ja zawsze, jak grywałem często w Battlefield 3, to starałem się wam podawać właśnie takie wskazówki taktyczne, powiedzmy. I te wskazówki taktyczne... No, wielu z was, wielu osobom się po prostu przydawały w ich własnej grze i zamierzam się tego trzymać. Z drugiej strony, w następnym gameplayu z Battlefield 1 chciałbym wypróbować właśnie komentarz, słuchajcie, dogrywany, nawet jeżeli to będzie gameplay, który będzie trwał około 20 minut, powiedzmy, to mimo wszystko spróbuję wypróbować jakiś komentarz dogrywany, gdzie będę po prostu mówił z sensem. Będę mówił o tym, co się dzieje na mapie i co się dzieje podczas gry. Niejako w czasie rzeczywistym, a jednocześnie będę też poruszał inne wątki, jakieś takie rady, które wymagają ode mnie po prostu większego skupienia. Taki mam właśnie plan. Jak to wyjdzie, nie mam zielonego pojęcia, bo to będzie dosyć trudna sztuka. Zapamiętać, powiedzmy... Oj, no i się skończyła moja seria. Zapamiętać, powiedzmy, wszystkie tak jakby istotne rzeczy, które się dzieją na polu walki, które się dzieją... które się dzieją w grze i... Coś wam... powiedzieć na temat, dlaczego tutaj się odwróciłem, a tam postanowiłem pójść gdzie indziej, a tutaj nie strzeliłem do wroga, tylko poczekałem, aż on przebiegnie,
trudno jest to omawiać tak jakby z gameplayu, który już został nagrany, bo zwyczajnie nie przypomina się sobie od razu wszystkich sytuacji, które miały miejsce. Co ja chyba tutaj spróbuję typków po prostu zajść. Także trudno jest sobie te wszystkie sytuacje przypomnieć i powiedzieć, jak to wtedy było, ale ja, mimo że mam dosyć kiepską pamięć i zapominam, czy ta broń jest dobra, czy ta broń ma większy odrzut, a ta mniejszy, czy ta jest mniej szybkostrzelna, a ta więcej. Oprócz tego, że dosyć mocno zapominam takie rzeczy. O Jezus Maria, no i... O kurde, już nie mam pestek. No to peszek. No to peszek, słuchajcie, ale może jakoś z Reksikiem sobie poradzimy. No, no niestety, no. Rex tutaj nie dał rady. W tym akurat przypadku. M416 Too Strong na mój ulubiony pistolet w Battlefield 3. Ale mamy na szczęście stację benzynową na punkcie D, który jest dosyć blisko naszego spawnu. To akurat nie jest dobre. Moglibyśmy bowiem mieć na przykład punkt C albo A. Masz tu pierwszą pomoc. Ten D to za chwilę zostanie elegancko przejęty. Dlatego trzeba wybrać się po prostu gdzie indziej. Tutaj był czoł. Tam jest koleś, który zacznie mnie zaraz gonić. Dokładnie. Dosyć przewidywalna sprawa. Tutaj wszędzie respią się przeciwnicy, którzy mnie nie widzą, chciałem powiedzieć, ale już tutaj jeden się zorientował, żołnierz wsparcia, tak myślałem, ale to niestety nie. Nie, no ja nie... A, ta, nagrywam. Proszę bardzo, można mnie tutaj rozdupczać. No i znowu wszystkie cele znajdują się w posiadaniu przeciwnika, ale jest tutaj, słuchajcie, jakaś nadzieja, że udało nam się odbić jeden cel, to może uda nam się odbić znowu jakiś cel. Zobaczymy, może tamta strona będzie w tej chwili bardziej fartowna i tam jakieś czołgi stać nie będą. Nie za dłużej, chyba nie widzę żadnego czołgu tam. Natomiast są tam na pewno żołnierze przeciwnika, ale... Okej, okay, pobiegamy trochę tak, żeby... Dobra, nawet nie chce mi się wracać tam. Oj, nie wiem dlaczego mnie to... Nawet nie chce mi się tam za bardzo wracać, żeby go... O, kurna, M-tarem, skądże to? To... Nawet nie wiem, co to jest za miejsce. No, trudno po tych wszystkich latach jeszcze wiedzieć, z jakiego miejsca mnie tutaj rąbali. Oceniając tylko i wyłącznie po jakimś jednym małym wycinku mapy. Ale to chyba było od tej kolumny, tak mi się wydaje. Oj, BMP. No to już chyba... No, lawka BMP, jak zwał, tak zwał. Tutaj widzą, że przedostajemy się właśnie tą stroną i postanowili nas odciąć. Natomiast nasze czołgi i nasz pojazd, opancerzony pojazd piechotów robi to, co robią niektórzy ludzie najlepiej, czyli siedzą na respie i z niego właśnie strzelają. No ale tak właśnie czasami bywa. Także ja zamierzam próbować tutaj dać wam niektóre takie filmy z komentarzem dogrywanym. Powiedzmy, nawet jeżeli ta mapa będzie trwała pół godziny, to i tak ten komentarz dogrywany mimo wszystko będzie na tapecie. No i tutaj to już się raczej nie przedostaniemy, a nawet może i nie wyjdziemy w tej chwili z tego spawnu. Jeszcze ja też taki święty nie jestem, bo niby zmieniłem pozycję po jakimś czasie. Ale dopiero... Po jakimś czasie, cholera na jasno, no. Dziomuś, gdzie ty jesteś, że ja cię trafić w ogóle nie mogę, no. Tu i ty się.
O, jeszcze tam sobie... No, jak widzicie, znacznie łatwiej jest tutaj broń kontrolować wtedy, kiedy się prowadzi Fallouta, niż wtedy, kiedy się boostuje, bo jednak... Albo ja już jestem tak nauczony, że kontrola tego opadu. No i wiadomo, właśnie on z tego miejsca mnie zastrzelił, tak jak myślałem. Kontrola tego opadu w tej grze. Po prostu jak już człowiek się przyzwyczaił do szycia full auto praktycznie na każdą odległość, to trudno się od tego odzwyczaić. O, przepraszam was bardzo, tutaj taka mała kryptoreklama. Coca-Cola. Nie, nie płacą mi za to, jakby ktoś chciał wiedzieć. No, także ja generalnie, jeżeli zastanawiacie się, czy Battlefield 1 jest, Battlefield 3 jest spoko, to chcę wam powiedzieć, że jest spoko, jak najbardziej. Nawet do tej pory jest to świetna gra. I zachęcam do pobrania, do kupna. Od czasu do czasu ten BF bywa po prostu darmowy, ale zachęcam do tego, żebyście go nabyli drogą jakąkolwiek i spróbowali w nich swoich sił. Oczywiście na początku pewnie będziecie dosyć często tutaj padali czy coś takiego, no wiadomo, nowa gra, do której trzeba się będzie przyzwyczaić. Bardzo ładne zdjęcie. Ale nie poddawajcie się, bo na pewno będziecie czerpali z niej mnóstwo fanu. Ono ma w tej chwili dosyć małą community, czyli społeczność, no z tego względu, że no najpierw wyszła czwórka, prawda, która zgarnęła bardzo dużo ludzi, chociaż była na początku niesamowicie zbugowana i myślę, że nie zgarnęła tyle ludzi, ile mogłaby zgarnąć z trójki, no a potem wyszła jedynka i no tutaj to już powiedzmy, jest pozamiatane, bo jednak co by nie powiedzieć, to... jednak jedynka jest naprawdę świetną grą, ale mimo wszystko znajdziecie tutaj graczy, znajdziecie tutaj serwery. I na pewno nie brakuje również graczy niedoświadczonych, takich, którzy będą chcieli się jeszcze uczyć wszystkiego, co związane z grą. No, dzięki czemu będziecie mieli przeciwników, których będziecie mogli faktycznie pokonać i nie będziecie się frustrowali, że już wszyscy mają wysokie levele i nie da się ich praktycznie zabić, bo coś tam. No, lawka to co może tutaj postrzelać. Już chyba tego, już chyba nawet nie ma co dolatywać, bo tylko 22 piksy się zostały. O, strzelec wyborowy nawet, lel. Tylko 22 tikety się zostały, to już nawet nie byłoby czego konkretnie odbijać na tej mapie. I nie można by było jakkolwiek kontynuować tej rozgrywki. Tutaj się tak wychyla, kuku, czy jest tutaj ktoś? O, jest na przykład. Tam był jakiś koleś. Ale zawsze to jest miło wrócić. Ja powiedziałem, że raz w miesiącu ewentualnie będę takie gameplaye zamieszczał z trójki oraz czwórki, ale myślę, że to będzie trochę częściej. Napiszcie w komentarzach oczywiście, jak się bawiliście. Taka krótka rozgrywka. Wynik całkiem w miarę ok. Nie wiem nawet, kiedy ja te 6 śmierci poniosłem, bo wydawało mi się, że tutaj nie padałem tak zbytnio często, no ale... Ale tak to właśnie bywa. Także napiszcie mi, co sądzicie o tych komentarzach, takich nawet półgodzinnych, ale z komentarzem dogrywanym, gameplay, komentarz dogrywany na temat tego, co się dzieje na polu walki, na temat podejścia taktycznego. Bo właśnie na tym na początku zasadzał się mój kanał, kiedy w każdym gameplayu mówiłem coś ciekawego na temat tego, co dzieje się na polu walki. I myślę, że to były całkiem przydatne porady. Dzięki wam w takim razie za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Huaa!